Wszystkimi witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jesteśmy dzisiaj w zupełnie innej rodzinie, bo jest to rodzina Świrów i mamy przed sobą młodą Kasandrę. Jak możecie wnioskować po tytule tego odcinka, będziemy się dzisiaj zajmować jej przemianą, tak? Mama chce się trochę bawić w metamorfozy. I tak, stwierdziłam, że się zajmiemy samą Kasandrą. Wiecie, przy dziewczynach zawsze jest co robić. Jak się wszystko załaduje. Proszę bardzo. Wszystko zdejmiemy, makijaż też. W sumie mogłam zacząć, wiecie co, od operacji plastycznej. Nie? Chociaż, czy ja wiem, szkoda, że nie mogę jej przybliżyć. Chciałabym, żeby na razie te włosy... No, przeszkadzają mi trochę. Okej, okay. Ja tu mam zamienniki równe, dlatego te włosy nie będą wyglądały dokładnie tak jak... tutaj na obrazkach. Naprawiamy jej na razie to, spokojnie, to tylko chwilowe. Ona ma nawet nie najgorszą tą twarz, powiem szczerze. Tylko te oczki ma takie smutne. Nic, nie będę jej robić plastycznej operacji, bo nie wygląda źle. Zrobimy jej tutaj makijaż inny. Coś się zmieniło, bo ja nie widzę. Dobra, chyba to nic nie daje. Tutaj mam rozświetla kąciki oczu. Średnio tak to pasuje. To za jasne. No. Po co jej włosy, nie? Zacznijmy sobie od makijażu. Dajmy jej rzęsy. Ale takie troszkę lżejsze. To są kreseczki jakieś. Kurczę, jak ona ma smutne te oczy. Mam ochotę jej troszkę jednak je zmienić, wiecie? Bo szkoda mi, że ma takie smutne oczka. Kasandra, nie bądź taka smutna. No, lubię taką ciemniejszą karnację. Może jak jej zmienię włoski, to będzie wyglądało lepiej. I te usta ma takie wąskie. Że tak ją zostawię. Weźmy jej, zmienimy te włosy, bo już nie mogę patrzeć. To się nie dam, chyba jej zrobię tą pracę jednak. Tutaj wylaszczymy Kasandrę, bo ona tutaj jest przed swoim ślubem. Ale wiemy doskonale, co spotka Kasandrę na ślubie. I się zastanawiam, czy jej tego nie darować. Jej to chyba by pasowało właśnie coś z grzywką. Nie takie to nie, bo to za dziecinne. Ona w ogóle mi się kojarzy z taką młodziutką osóbką. W ogóle jeszcze gdzie tam do ślubu. Za wcześnie. Może sobie prywatnie nią pogram, to pogonię tego lotario, gdzie pieprz rośnie. Biedna Kasandra. Kurczę, teraz będzie problem z tą fryzurą. Bo ona ma taką... ona ma taki nos podłużny mocno. I tą twarz tak wydłuża. Nie za dobrze to wygląda, dlatego zastanawiam się jednak nad tą operacją. Taki kołczek. W sumie powiem wam, że fajnie wygląda. Może jeszcze brwi jej zmienię, bo ma te skręty, które są brzydkie. Weźmy jakieś takie. Wiem, że ich tutaj prawie nie widać, ale wiecie, może kiedyś zmieni fryz, to będzie widać. Coś z czarnych takich bym chciała. Może to. No i chyba jej zmieni ten nos. Jednak. Tutaj mamy takie dodatki ubraniowe jeszcze. Falon. Nie, kochana. Dobra, ja myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o sam make-up. Ciuszki już jej kupiłam, zaraz ją coś ubierzemy. My najpierw właśnie spróbujmy jej zmienić na tą twarz. Wiem, że to jest mocna ingerencja w jej wygląd, ale no... Zobaczy, co to się zrobi. Pokaż kobieta ten nos. Bo masz nos na pół twarzy, no zobacz. Co by tu zrobić z tym nosem? Czy w ogóle coś możemy zrobić? Tutaj... Tu się wydłuża. Dobra, troszkę muszę nie poprawić.
krem. Jeżeli taki śpiczasty. Kurczę, troszkę się zmienił. Ale wiecie, jak to jest z tymi twarzami? Ruszycie jedno, to kurczę, zaraz trzeba poprawić drugie, bo... O kurde, mogę ich ustać nie zrobić. Bo... Czemu nie mogę górnej wargi tylko zmienić? Czekajcie, No dobra. Czy ona wygląda lepiej? Jeszcze sprawię, żeby wyglądała, ale nie wyglądała, nie? O Jezus, po co ja to robię? Niszczę jej życie, niszczę jej twarz. Strasznie ostre te policzki. Taką męską nam twarz, nie? Kurczaki. Co by tu jeszcze jej zrobić? Ten podbródek. Kurczek. Add me to beauty. Challenge. Nie, ja myślę, że ona wygląda gorzej niż wyglądała. Takie mam wrażenie. Ten nos, kurczę, dalej jest jakby, nie wiem, za duży. O, może tak. Nie, ten nos jest zdecydowanie jakiś, nie wiem. I tak nie dobrze, ja ją zostawiam. Zostawiam, mam nadzieję, że jest ładniejsza niż była. Powiedzcie, że jest ładniejsza niż była. Pokaż się. Zbliska nam. No. Chyba jest dobrze, co? Zobaczcie. Ładnie wygląda. Tylko kurczę, zobaczcie, jak ona jest smutna. Mi przykro. Przez te oczy. No ale dobra, już nie będę jej zmieniać oczu. Co? Co krzyczysz? Komodę wstawię i tutaj cię przybiorę. Zapakujemy jej wszystkie ubranka. Więc to wygląda jak wygląda. Dajesz, Kassandra, zmienimy twój mroczny styl. Chcesz mieć rodzinę, to musisz wyglądać jak dama. A przynajmniej jak... urocza kobitka. Kupiłam jej kilka rzeczy, ale to są takie, o. Sukieneczki. Tutaj, w tym przypadku. No właśnie mi się kojarzy z takim stylem. Jak właśnie taka spódniczka. Coś takiego. No, to tak bardziej nie na piżamę wygląda. Może weźmiemy coś z góry? To po matce. Mamy wiosnę, więc możemy ją ubrać jakoś tak wiosennie. Mamy jej pluskę z kiciusiem i do tego jakieś portki. Albo taką spódnicę. Nie, chyba wolę jej dać jednak taki jeans. No, taki masz wizytowy. Tutaj mogłabym mieć piękną suknię ślubną, gdyby w ogóle ten się ubrała. Ale nie robimy jej ślubu, więc damy jej może coś takiego prosto. Tutaj mamy chyba piżamkę. Dodajmy jej też z kotkiem. I tutaj wzięłam ten strój, kupiłam, więc proszę bardzo, czyło nieźle. Bielizna. Mamy jej sobie taką. No, to dam ci ten płaszcz. Proszę bardzo, jak się prezentuje nasza Kassandra Ćwir po swojej małej metamorfozie. Czyż nie jest urocza? Nie mogę bliżej? Ooo. Oj. Jest urocza.
Proszę bardzo. No i dobra, moi drodzy. Cóż ja więcej mogę tutaj wam pokazać? To jest taki króciutki odcinek z przemiany Cassandry Cheer. Napiszcie, jak wam się podobał. Bo mi Cassandra się oczywiście podoba. Dodam jeszcze, że mam taki ogólny zamiennik na skiny, skóry Simów, więc wszyscy mają trochę ładniejszy ten wygląd. Dlatego Cassandra nie wyglądała tak źle na początku. Ale i tak przeszła przemianę, mam nadzieję, że wam się podoba. No i cóż, dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!